No to drugi filmik w tym dniu. I napiszcie, czy chcecie film z budowy klatki. Napiszcie, czy chcecie taki filmik z budowy klatki, czy nie. Bo nie wiem, czy nagrać taki z budowy klatki. Czy tak, czy nie. Po takim dłuższym namyśle to każdego kopciadzi to będzie u mnie największa u mnie to będzie największy znaczy największa para taka, bo ich nie będzie tylko te dwie, tylko jak ja teraz pojadę na ten jarmark, to może kupię jeszcze dwie kurki albo trzy. Karzełko, łapcie tego. A jak będą kochiny, to kupię kochiny, parkę. No, uciekaj, uciekaj. Korzeły kopciaty jest też ładny, taki jak kochin. Jak one już urosną, te tutaj korzełki, to one zostaną tutaj. W ogóle wszystkie moje ozdobne kury będą tutaj. Te kaczki, jak już będą miały pióra, pójdą tam. Znaczy kaczko gęsi to są i pójdą tam. Jeszcze będę ten. Znaczy na lęgi one będą tutaj. Te kury, kozioki łapciate. Pewnie jedną będę musiał włożyć parkę, jedną będę musiał włożyć w jakąś klatkę, bo każde kociata, a każde kochiny niosą takie same prawie że jajka. I żeby się nie pomieszały, to będę musiał jedno włożyć do klatki, a jedno tak, żeby schodziło. Chyba że zrobię tak, że jedno będzie w innej stodole, znaczy będą w tej samej, ale w innym takim jakby oddziale. Jedno będzie tam u kur, a może u tych niosek, a jedno będzie tu. Bo raczej my tego koguta tu zabijemy. Chyba że go sprzedamy tamtego takiego. No nie wiem, co to tam jest. Trochę wygląda jak szabo, ale go sprzedamy albo zabijemy tego tam koguta i może włożymy tam parkę kochinów, a jak to się raczej nie zmiesza, bo parka kochiny mają inne jajka niż te takie większe kury niż takie kury.
No. Czekaj, siedzę dalej. Przed chwilą, jak ja tu przyszedłem, to wszystkie były w stodole. A teraz wszystkie są tu. Chyba, że ja tu, chyba przez to, że ja tu przyszłem, to wszystkie wyszły. Klatkę jeszcze będę musiał posprzątać. Paszę mają tam. Wiem, że to jest kogutek porcelanowy. Nazwa jego umaszczenia to jest porcelanowy. A ta druga to nie wiem jak to się nazywa. Czekajcie, wam gdzieś go pokażę. O. O! Stój, 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 stój! Stój! Coś mu się stało w głowę. Czekajcie chwilę. Z czymś ten kogutek walczył, bo on ma ślady na głowie. Takie zadrapania jakby. A ta kurka to nie wiem jaki to jest. Nazwa koloru. Bo ona jest taka bardziej bielsza, a ten kogutek taki brązowo-rudy. On się chyba bił z tą serę. Może ta srebrytka na niego skoczyła? Bo ona też coś ma tam. Jakieś zadrapania. Albo kaczki. Nie wiem. Dobra, to na razie.